Kultury na czele z sędzią głównym panem Marcinem Martyniukiem, któremu asystować będą Zbigniew Kędzierzyński i Łukasz Kurzawa. Panie, a ty za Legią byłeś, nie? Całe życie, tak? Na pierwszy. Na pierwszy. Chcemy gola! Chcemy gola! Chcemy gola! Chcemy gola! Chcemy gola! Trzecią ligę to na linii. Wszystko jest czyste, przejrzyste. Thank you.
uderzenie Dominika Janika w 88 minucie rzutu wolnego, który ustala wynik spotkania na 3-1. I teraz proszę Państwa, co nas czeka? Już przypominam, Oleśnicy zagrani z Polonią Pszenicą. Mecz rozpocznie się o godzinie 13:30. Oleśnicy, ale nie zostaną wpuszczone na to spotkanie zorganizowane grupą kibiców z naszego miasta. A ja zapraszam Państwa na kolejne dwa mecze rozegrane u siebie. 5 czerwca, sobotę, Górnik Wałbrzych, Orzeł Ząbkowice i 9 czerwca w środę.